Wabienie to bardzo trudna profesja. Za nami pokaz wabienia jeleni. Tych kolegów często spotykamy na targach, ale widzieliśmy też tutaj pokaz wabienia drapieżników. I tam się udamy, aby porozmawiać na ten temat. W mojej ocenie prywatnej, umiejętność wabienia jest prawie niepotrzebna. Jeżeli potrafimy naśladować kniazienie zająca, w mojej ocenie, w granicach 20-30 prusy, jest to wystarczająca umiejętność, żeby można było zwabiać lisy. Ale proszę Państwa, większość nas, większość myśliwych popełnia podstawowe błędy przy bawieniu na lisy. Zasada jest, kilka jest zasad takich kardynalnych do przestrzegania. Pierwsze, jeżeli planujemy polować z ambony, to jeżeli wejdziemy na ambonę, to musimy co najmniej pół godziny odczekać, żeby uspokoić łowisko. My idąc na ambonę, powodujemy w promieniu około 2 km niepokój w łowisku. Zginanie się materiału w naszych ciuchach myśliwskich powoduje to, że lis już zaniepokojony ucieka. Zwabić drapieżnika to nie taka prosta sprawa. No, tak się wydaje, ale nie jest prosta. Wydawałoby się, że drapieżników mamy sporo w Polsce, natomiast kwestia sztuki wabienia drapieżników jest kwestią dość złożoną. No, mieliśmy taki program, w którym sami próbowaliśmy z jeszcze jednym moim kolegą właśnie zwabić tego lisa. I słuchaj, mieliście tutaj pokaz na scenie i tam usłyszałem o wielu błędach, które popełniliśmy. Może parę słów o tym, czego nie robić, żeby zwabić lisa. Czego nie robić? Myślę, że przede wszystkim trzeba uważnie zachowywać się w łowisku. Pierwsza sprawa taka, że proponuję, bo tu słyszałem od Ciebie, że próbowaliście wabić z ambony, tak? Więc pierwsza rzecz to próbujcie nie wabić z ambony. Dlatego, że lis wydawałoby się, że jest zwierzęciem mało złożonym, natomiast kwestia jego instynktów to jest, no, nie byłby przeherą tak zwanym przez nas myśliwych. Moment potrafi rozpoznać, że coś jest nie tak, jeżeli się wabi z ambony, powiedzmy, na kniazienie. No, powiedzmy na 200 metrów on potrafi zlokalizować, że jest to gdzieś na drzewie czy coś, i już nie podejdzie na odległość strzału. Przyszedł nam na myszkę. Myszka była wysoko. To się może zdarzyć. Myszka jest uniwersalna. Na myszkę tym bardziej, jak się próbuje wabić w innym kierunku niż ten lis jest. Jeżeli się go widzi, powiedzmy, z przodu. Ja zawsze tak robię przynajmniej, że próbuję wabić w drugą stronę. Żeby ten dźwięk pisku myszy rozchodził się w innym kierunku niż bezpośrednio w kierunku lisa. Oczywiście znam wabiarzy, którzy wabią z ambon ze skutkiem jakimś tam. No powiedzmy, że nie jest zawsze to te 90%. Nie? Generalnie muszę powiedzieć, im mniej, tym lepiej. Od jakiego wabika zacząć w ogóle wabienie, zacząć przygodę z wabieniem? Ja myślę, że pisk myszy. Pisk myszy prosty bardzo. No, przede wszystkim trzeba znać odgłosy, które chcemy naśladować. Więc proponuję myśliwym, którzy często siedzą na ambonach, zwłaszcza w jesieni, kiedy myszy są aktywne, kiedy często się zdarza, że przy dęcisku one przychodzą też gdzieś tam do tego pożywienia, przeganiają się między sobą i wtedy też te odgłosy możemy usłyszeć na żywo. I próbować po prostu naśladować te myszy, bo to jest ważne. Jeżeli ktoś przychodzi na przykład na ambonę i robi coś takiego, no... To nie jest pisk myszy, nie? Tak mysza się nie odzywa. No, mogłaby się tak odzywać, gdybyśmy ją gdzieś tam, nie wiem, maltretowali czy coś, bo ona wtedy pisk ma taki jakiś tam trwogi, więc może się tak odzywać. Natomiast pisk myszy wygląda w ten sposób. To jest takie przerywane, powiedzmy. No oczywiście inne gatunki się trochę inaczej odzywają. Ja to... Pokaż mi. Ten. Tu jest taki klasyczny przykład myszki. Tak się mysza odzywa, ta taka polna, powiedzmy, która tam
gdzieś sobie plądruje pod naszą amboną i dlatego mówię, częściej słuchać przyrody, częściej. Ja też słucham przyrody i właśnie odezwał się mój brzuch, więc chyba pójdę poszukać czegoś do zjedzenia. Chłopaki tam gdzieś czuję, że coś mnie wabi, więc znikam ze stoiska wabiarzy i idę poszukać jakichś smakołyków.